Witam bardzo serdecznie w 95. części Divinity Original Sin wersja rozszerzona. Więc jesteśmy przed wejściem do pokoju Grutildy. Więc już tam wchodzimy. Zobaczymy, czy będzie chciała się prać, czy raczej nic złego nam się tutaj nie stanie. Jak widać, mamy możliwość jeszcze tutaj, prawda, przejrzenia niektórych rzeczy. Obrazu nie weźmiemy, ale usiąść można. No i z nią porozmawiać na pewno. Gdzie ona to jest? Tu, dawaj. Czy to już pora kolacji? Miałam nadzieję na coś mniej żylastego, ale ty też się nadasz. Jesteś przywódczynią orków, prawda? Przywódczynią? To zdecydowanie za mało, by określić moją rolę. Prowadzę ich tak, jak głowa prowadzi ciało. Służba dla mnie stanowi wyłączną treść ich egzystencji. Jestem ich wszechmatką, początkiem i końcem ich życia. Myślałby kto, no dobra. Jestem przez nich kochana i pożądana. Wybieram sobie tego, który mi się spodoba, a resztę niszczę. Orkowie z tego plemienia są jedynie wykonawcami mojej woli, niczym więcej. Rozumiem, że masz pierwszeństwo podczas podziału łupów. Naturalnie, w życiu niewiele jest zajęć przyjemniejszych niż... Sorry. W życiu niewiele jest zajęć przyjemniejszych niż podziwianie owoców swej pracy. Ach, po jednej stronie 100 złotych monet i innych dóbr, a po drugiej ociekające krwią ścięgna i kości. Coś pięknego. Ostatnimi czasy zacząłem odczuwać szczególne przywiązanie do Tenebrium. Jego blask jest bardzo przyjemny dla oka. Moi chłopcy doskonale wiedzą, że nie wolno im schować przede mną choćby kawałeczka. Na co orkom to nędzne miasteczko? Nędzne, powiadasz? Mnie się podoba, z wyjątkiem tych paskudnych, różowych małp, które kręcą się po okolicy. Muszę jednak przyznać, że pozbywanie się ich stanowiło całkiem przyjemną rozrywkę. Tutejsi mieszkańcy miasta nie różnili się wiele od tych, którzy mieszkają na północy. Ci więksi błagali mnie, bym oszczędziła tych mniejszych. Ci mniejsi z kolei beczeli jak owieczki za większymi. Trzeba jednak przyznać, że wszyscy kwiczeli tak samo, gdy rozpruwało się ich świńską skórkę od nosa aż po pępek. Założę się, że czarodziej pożałuje jeszcze, iż nas unikał, gdy ujrzy porastającą jego dom winorość przystrojoną wnętrznościami jego służby, a resztę wieśniaków kopiącą w kopalni Tenebrium, nieumarłe trutnie w służbie pośredniczki. Kim jest ten czarodziej, którego szukasz? Nasza pośredniczka nie wyjaśniła szczegółów swoim ślepym jak kret sługusom, pracującym w kopalniach. Cóż, nie szkodzi. Ta sprawa i tak cię nie dotyczy, chyba że umiesz przełamać zaklęcia chroniące jego dom. To kwestia magii, nie wartości erotycznych, zgniłych zwłok twojej matki. Cóż, nie sądzę, żeby ktoś ze Srebrnego Jaru do czegokolwiek się nadał. O, jakie teksty, porównania. Po prostu w punkt. Wygląda na to, że dom czarodzieja chronią potężne zakręcia. Wygląda na to, że nawet najsprytniejszy magik nie będzie wiecznie ukrywał swych sztuczek. Może i nasz czarodziej się ulotnił, zostawił jednak wiele sług. Szczerze wątpię, by zdołali się oni oprzeć urokom moich śrub i tasaków. Porozmawiajmy o zaginionych sługach czarodzieja. Jakież to oczywiste, któż lepiej niż krowa nada się, by sprowadzić z powrotem przerażone ciele. Sądzę, że dzięki mentalności dwupłaza będziesz w stanie zorientować się, gdzie schował się przerażony sługa. Naszemu szczurołapowi przyda się pomoc w tej sprawie. Porozmawiamy i my o twoich orkach. Czy wiesz, że pewien orkowy żołnierz zakocha się w jednym ze współmymieńców Jarla? No właśnie. Dobra. Co powiesz mi o tak zwanym łamikarku? Pozwolimy o szczurołapie. Chyba ten klucz ja może oddam gościowi, zanim to wybiorę tą opcję. No to. Okej, któryś z moich chłopców zakochał się w jednym z ludzi Jarla? Wygląda na to, że Wszechmatka powinna zająć się tą sprawą osobiście. W końcu nic nie stawia orka do pionu, i tak jak myśl o spowiedzi przed swoją panią i władczynią. Okej, poszła. Nastawienie mi się poprawiło. Dobra, będzie upu cupu rachu ciachu chyba.
Zobaczmy. Rozdzieleni kochankowie. To jest zadanie wykonane. Powiedzieliśmy Grutedzie o kochankach. Wymierzyła ostrą karę. Okay. Ona będzie tutaj jakąś tą. Grutedzie powiedziała o ukrywającą się niedobitka z wioski. Wynajęła do tego szczurołapa. Dobra, czy ja tu gdzieś znajdę przejście do jej piwnicy? Ciekaw jestem bardzo. Tu jest jakaś księga. Przewodnik po wytwornych torturach. Część druga. Nie zamierzam tego czytać pod żadnym pozorem. Dobra, zobaczmy, co tutaj jeszcze. Nic się tu nie kryje. Jak się dostać do jej zbrojowni? Herschel, w tej skrzyni była pułapka. Prawie mnie zabiłeś. O, okej, dobra. Co? Udało ci się otworzyć skrzynię i to znaczy klucz był w środku. Racja, wspaniale. Nie miałem pojęcia o pułapce, ale widzę, że masz się dobrze. Cieszę się. Najpierw próbuje nas zabić, a potem kłamie nam w żywe oczy. Oszalał? Na miejscu tego nieszczęśnika zrobilibyśmy to samo. Dobra, może pierwsze. Zlikwiduję to zagrożenie, nawet jeśli najpierw trzeba będzie zlikwidować ciebie. Świadomość, że ten szaleniec gdzieś tam krąży i zastawia pułapki, w które możesz wpaść, nie pozwoli mi spać po nocach. Skoro Herschel zagroził nam raz, może to zrobić ponownie. Musimy zająć się tą sprawą. Dobrze, wybieram sobie to. Dobra, nastawienie wzrosło. Wydarzenia w tej wiosce, tak? Wydarzenia w tej wiosce, tak. Wydarzenia w tej wiosce, o bogowie, jakże pragnę, by ten koszmar się skończył. Co wiesz o szczurołapie? Słuchaj, bo to jest to typ, który staroni od towarzystwa, nawet swoich pobratymców. Dziwak, nie, dobra, to już było rozmowa z tym. Whisky. Dobra, też gadałem z tym, więc tutaj na razie jeszcze nic tutaj nie będziemy kombinować. Dobra, zobaczmy teraz, wyjdźmy z tego miejsca. Gdzieś ta Grutilda poszła. No właśnie, ciekawe, gdzie tutaj będzie zejście do tego, aby się do... jak się dostać do jej... Dobra, tam ci... Gdzie ci kochasie są? Gdzieś oni byli, gdzieś tu. Tu już tego gościa nie ma. Wraca Grutilda, okej. Okay. Chyba tu coś się działo. Podziało. Aha, dobra. Ulor leży sztywny. Kurczę, blaszka. Załatwiła Ulora. Porozmawiajmy zaraz. To chyba ten był tutaj Fredar, czy nie, Guro. Ten zgubił klucz. Porozmawiajmy o tym twoim zaginionym kluczu. Słucham, ty wiesz, co się stało z kluczem? W takim razie nie gada. Skoro mamy ten klucz, powinniśmy go oddać. Powinniśmy zachować ten klucz dla siebie. Zbrojownia brzmi kusząco. Dobra, raczej powinniśmy go oddać, nie? Chwileczkę, kto wie, co kryje się w tej zbroi? Trzeba by było zachować klucz. Nie można ufać spanikowanym orkom. Lepiej będzie udobruchać tego wielkiego brutala, póki jeszcze jest okazja. Zobaczmy perswazję. Albo weźmiemy to. Dobra. W takim razie, po co ty tracić czas bezwartościowy, ludziu? Jurek już mówił, ja nie mieć ochoty na bzdurne gierki. Ty się stąd wynosi, nim się z tobą rozprawił. Co tu robisz? Ja maluję paznokcie. Dobra, to maluj te paznokcie. Gdzie jest ta zbrojownia? Chyba tu, nie? Nie, tutaj już byłem. Tutaj raczej nie ma nic. Więc gdzie ta zbrojownia, to nie mam pojęcia. Dobra, możemy mu oddać ten klucz? Dobra, kończymy rozmowę. Dobra, mam klucz od zbrojowni. Tylko pytanie, gdzie jest zejście do tej zbrojowni? To jest splądrowany dom. Dobra, idźmy do Grutildy, a jeszcze może ze szczurołapem pogadamy. Może będzie nowa sekwencja rozmowy. Ogmer też tam gdzieś polazł. Zobaczmy, czy on też będzie miał jakąś nową. Dobra,
z nim tutaj nie pogadamy, bo też wszystko co było, to wygadałem z nim. Zobaczmy tego szczurołapa. Znów podziwiasz moją pracę, moją kształtną fizjonomię. Cóż, naciesz oczy kociaku. Możesz mi tylko pozazdrościć. Opanowanie umiejętności tresowania ziemskich bestii, tak jak ja to robię, zajmuje całe życie. Za nic nie zdradzę swoich sekretów, nawet za pukiel twych włosów. O wszechmatce, dlaczego szukamy czarodzieja? Co masz o swoich szczurach? Mieszkańcy zrobiono wieczki. Dobra, to to było. Wszechmatce, tak, to nasza matka. Dobra, to było. Czego szukamy czarodzieja? Sekretarka, to to już było. O szczurach, idealne zdyscyplinowani. Czyli właściwie nie było tutaj żadnych nowych sekwencji. A tutaj martwy ork jakiś już wisi, kolejny chyba. Dobra, widzę, że rękami Grutildy możemy pozbyć się kilku orków. To może być użyteczne bardzo. Tu jest Grutilda, wróciła. Pogadajmy z nią dalej. Rozmawiamy o zaginionych sługach czarodzieja. Jakieś to ktoś lepiej... Dobra. O twoich orkach. Porozmawiamy o orku, który zgubił klucz do zbrojowni. Okej, bierzmy to. Mówisz, że jest w twoim posiadaniu? Udowodnij. Uważam, że dość niezwykłe to, że porucznik Góral zgubił te klucze. Ale uznajmy, że ci wierzę, przynajmniej na razie. Powinniśmy dać jej ten klucz. Gdy dowie się, że Góral ją zawiódł, zniszczy go, dzięki czemu będziemy mieli na głowie o jednego orka mniej. W sumie słusznie. Powinniśmy zachować klucz dla siebie. Osobiście skorzystam z dostępu do zbrojowni. No i co tutaj zrobić? Czy zachować ten klucz, czy nie? Może zachowamy. To nie będą mieli dostępu do zbrojowni. Niech to szlak tym zbrojowym. Gdy przyjdzie co do czego, lepiej żebyśmy mieli na głowie o jednego orka mniej. Powinniśmy dać jej ten klucz. Jeśli damy Grutyzie klucz do zbrojowni, uzbroi swoich żołnierzy po zęby. Też tak właśnie uważam. Więc no już mamy temat związany z walką na perswazję. Więc lecimy. Zobaczymy, na razie idzie całkiem sprawnie. Jeszcze raz się uda, zobaczymy, no tym razem się nie udało. Więc może teraz papierem pojedziemy. Ach, kurczę, blaszka. No to tym teraz może. Okej, udało się. Będzie po mojemu, okej. Nigdy nie przepadałem za dzikimi przejażdżkami, dziecko. Jeśli jeszcze raz będziesz zawracać mi głowę, ukoję nerwy, robiąc ci krzywdę. Opowiedz mi o tak zwanym łamikarku. Niewątpliwie zasłużył sobie na ten przydomek. Norok to najlepszy z moich ludzi, ucieleśnienie oddania orków. Infantylność w połączeniu z żelaznymi pięściami czynią zeń idealnego żołnierza. Norok zrobi, co tylko mu powiem. Ba, zrobi to z szerokim uśmiechem na swojej bezmyślnej twarzy. Lepiej ze mną nie zadzieraj, szczeniaku, bo kiedy mi się znudzi z tobą użerać, wyślę cię do łamikarka. On już wie, co się robi z maskotkami, które posyła mu matulka. Porozmawiajmy o szczurołapie. Mieliście okazję się poznać? Zachowaj ostrożność. Dopiero co wypuszczono go z celi śmierci. O co właściwie chodziło? Ach tak, nakazał swym szczurom odgryźć języki wszystkim niemowlętom z plemienia zachodnich orków. Z tego, co słyszałem, zrobił to z zemsty za zniewagę, jaka spotkała go ze strony Wszechmatki. Owszem, jest niebezpieczny, a do tego szalony. Mogłabym mu jednak zawierzyć własne życie. W Rivelowie nie ma ani jednego orka, który marzyłby o tym, by zdradzić Grutildę. Nawet największy szaleńcy o tym nie myślą. Dobra. Tyle. No to łamikark już był, czyli wszystko, już wszystkie sekwencje. A czy można jeszcze u niej coś kupić ewentualnie? Ona jest 16. Nie można. Ona jest 16 poziomu, w sumie nie byłoby wielkiego problemu, żeby się z nią poprać. No, inni też by tutaj przylecieli na pewno. No, jakąś magią by pewnie też
zawinęła. Dobra, czyli tutaj już mamy wszystkie sekwencje omówione, więc przejdźmy do dalszego eksplorowania tego terenu. Z tym szczurem uda się coś pogadać. Najwidoczniej ludzie nie widzą tych wielkich, czerwonych plam wszędzie dookoła. Dobra, wiem o co ci chodzi. Zobaczmy, co tutaj jest. Może w tym miejscu coś znajdziemy. Ciemno tu. Szczurza nora kolejna. Czyli tu prowadzi kolejna szczurza nora. Nie wiadomo dokąd prowadzi. No okej, okay, a z tym szczurem można pogadać tak, jak kamera mi się dobrze ustawi. I już uciekł. Tak, nie wiemy dokąd to prowadzi, no trzeba by było szczura w jakiś sposób może pomalować albo coś, to byśmy może konkretnie coś wiedzieli. Nie wiem co zrobić z tymi szczurzymi norami, więc tak naprawdę nie interesuje mnie to na razie. Tu jest jeszcze jakiś dom, nie wiem czy w nim byłem, ale chyba tak. Chyba tak, tak, bo to już są wszystkie rzeczy puste. W takich pajęczynach lubią się ukrywać ciekawe rzeczy. Jakieś przyciski, zapadnie, inne głupoty, nie wiem. Dobra, zobaczmy na mapę, gdzie jesteśmy, więc nie szliśmy tędy. Tu jest właśnie ten dom Zandalora. I tu jest jakaś droga, nie wiadomo dokąd. Więc może pójdę do tego domu Zandalora. Wojna o kamienie i co tu mam? Łowy w grani. Chyba to na razie nie mamy tych dwóch. Łowy w grani i wojna o kamienie. dobra. Czyli teraz trzeba by pójść tędy. Dobra, tu jest jakiś koleś. Okej, okay, u niego nic tutaj specjalnie się nie dowiemy. Jedynie co, mogę mu coś tutaj sprzedać. O, akurat trochę mu zgarniemy kasy. Niech się cieszy, ma złotą łyżeczkę przynajmniej. Dobra. To ciekawe, tam leje, nie, a tu nie leje. To w tej grze jest niesamowite. Bardzo dziwne zresztą i trochę... generalnie niepoprawne fizycznie, no ale dobra. To jakaś górka, to jakieś drzewo, jakieś wiaderka tutaj mamy. Jako hełm można wykorzystać. Ładne drzewo, czyżbyśmy tutaj mieli borowik, ulepszacz. Dobra, dobra, bierzemy. Kraina kwitniącej wiśni. Okej, dobra, co to jest? Jakaś chałupka. Dobra, pozbierajmy grzybki. No nawet jest tutaj dość przyjemny taki teren. Trzeba wszystko przejrzeć, żeby czegoś nie przeoczyć. Co to jest? Sama miotła zasuwa? No jeszcze takich rzeczy to po prostu nie widziałem. Dobra, zabierzmy jabłka. Tu jest jakaś lampa, którą można chyba zapalić. Tak jest, pali się lampka, ale oczywiście nikogo tutaj nie ma, z kim można było pogadać. I mamy jakąś budowlę. Budowlę, do której pasowałoby wejść. Dobra, pozbierajmy na razie te różne rzeczy, które możemy pozbierać. Okej. Dobra, przejdźmy. Tu mamy ule, miody, pasieki. Dobra, zobaczmy czy pogryzą nas pszczoły. O, jakiś pierścień i to niezidentyfikowany, proszę bardzo. Klucz znaleziony w ulu. Dobra. Może dobrze, że tutaj... O, wielki rubin, jeszcze kasa. I to wszystko w ulu się znajdowało. Tak, tutaj będziemy mieć oczywiście coś na chleb. Możemy upichcić jakąś zupę. Na to wygląda. Tutaj mamy
Teleskop? Okej, okay, co tutaj nam pokazuje teleskop? To, co nam pokazywało w tamtej krainie, więc właściwie to samo. Dobra, widzę, że tutaj ma całkiem fajne gościu sprzątaczki, automatyczne odkurzacze. Zobaczmy, czy tu jeszcze coś jest z tej strony. Dobra, tu jest jakaś grupa ludzi i orków. Nie wiemy, kim oni są, ale się dowiemy. Co to jest? Górski wojownik Jagor, czyli z tym można pogadać, więc pogadajmy. Odsuń się, świńska mordo. Po co właściwie musisz się dostać do tego domu? A co to za interes, który masz do załatwienia, świńska mordo? Nie jestem synem wszechmatki, ani nawet górskim szczurem, jak bracia Jarla. Każdy z nas niepokalanych jest inny, czyż nie? Nie jestem obca, jestem jedną z was, manipulacji. Nie, lecz jestem wybrańczyną samej pośredniczki. Powiesz mi, co wiesz, lub okupisz swój sprzeciw cierpieniem. Jestem dość biegła w magii. Jeśli powiesz mi, czego szukać, być może będę w stanie pomóc ci to znaleźć. Może to wybierzemy. No oczywiście nie obejdzie się bez, jak zwykle, próby perswazyjnej. Dobra. Jeszcze raz to zakombinujmy. A teraz już musiał dać nożyczki. Cwaniak, nie? Jeszcze może być tak, że dowalę, nie? No masz. Może tak być. No niestety przegrałem. Nie miałem szczęścia. Ha, cokolwiek powiesz, ja już o tym wiem, chudzielcu. Może tylko poza tym, czy będę potrzebował jednego czy dwóch uderzeń maczugi, by zmiażdżyć te twoje małe, apetyczne kolanka. Okej, walki jednak nie wszczął. Masz jakiś trop dotyczący miejsca ukrycia się sług? Zdaje się, że Grutilda uważa, że są gdzieś w ukrytej piwnicy, ale nie znaleźliśmy najdrobniejszej wskazówki, gdzie ta cholerna dziura może być. Wiemy tylko tyle, że nie mogli uciec. Szkoda, że śliczne winogronka i ulecza rodzieja zmarnieją, gdy nie będzie ich komu doglądać. Może gdy znajdziemy tych gnojków, kapłanka zamieni ich w porę w nieumarłych robotników, by uratowali ten ogród i zrobili trochę wina i miodu. Okej, okay, czyli co, nie da się tutaj wejść, tu już mamy zwłoki, więc właściwie wejście tam grozi automatyczną śmiercią prawdopodobnie. Próbujecie dostać się do tego domu? Porozmawiaj z kapitanem. A oni to raczej tutaj nic nie będą mieć. Dobra, ja zapiszę stan gry i sam spróbuję wejść i nie wiem, czy nie zginę, być może tak. Ale zobaczmy. Szybki zapis się powiódł. Spróbujmy się tam dostać. I... Okej, wygląda to, że ten człowiek do mnie wpadł. Bądźmy mądrzejsi. Dobra, zobaczmy. No, udało się nam tutaj wejść, natomiast... Aha. Dotknięcie czegokolwiek to jest po prostu płonięcie, więc... Deszcz. Okej, ciekawe, czy tutaj wszystko będzie eksplodować. No, raczej widzę, że nie wszystko. Ale troszeczkę mi się dostało, ty widzę. Ale mamy żarcia pod dostatkiem, więc spokojnie. Spokojnie sobie tutaj tematy załatwimy. Wypijemy soki, tak. Soki też całkiem nieźle widzę, działają. Zimne ziemniaki, można by to było upiec, nie? Zupa z dyni, okej, okay, zupa z dyni będzie dobra. No wszystko zjadł, no. Co to jest, beczki? No nie! Bez przesady, nie będziemy tutaj beczek trzymać. Dobra, to damy do Ari. Chociaż ona tutaj ma parę rzeczy, widzę, ale... Dobra. Przejdźmy teraz do niej.
A, to z czasem się tak gubi. Dobra. Dobra, jakoś to jest, chociaż troszeczkę było nieco ogniście. Dobra, tutaj tędy nie przejdziemy. Mamy wyjście z tej strony. I chyba tyle, czyli to jest dom czarodzieja, ale nie jesteśmy w stanie się na razie do niego tam dostać, bo oczywiście ta bariera nam tutaj zasłania. Zobaczmy, jak to wygląda dalej. Przejdźmy tutaj w tą stronę, tak żeby to odkryć. Pewnie będę musiał znaleźć tych ludzi, kamień księżycowy. O dobra, no to weźmiemy kamień księżycowy, jakkolwiek by nie było. No i co tu mamy? No dynie do zebrania, więc dobra, już wybieramy gościa, który świetnie sobie pozbiera te rzeczy. Tak, ziela, dynie, pozbierajmy sobie to wszystko. No i właściwie tyle tutaj mogę zrobić na tą chwilę. Tam nie mogę zejść, ale tędy mogę przejść. Ok. Także jeszcze na razie nie mam tutaj żadnej możliwości, aby się dostać do tego budynku. Ale pewnie będzie jakiś sposób na to. Więc na razie wejdę tu. Zobaczymy, co się będzie działo tutaj. Coś widzi. Gdzie? Gdzie widzisz? Jak nie padało, to nie padało, a teraz pada. Coś zauważyło. A tu coś zauważyło, tak? Aha, te ślady krwi. Okej, coś na temat tych śladów krwi była mowa. Szczury właśnie przekazywały nam taką informację. O, mamy. Czyli idźmy za tymi śladami. Dobra. To idziemy dalej. Okej. O, samo się zapisało, więc może być coś tutaj... Być może jakaś walka się może wywiązać. Nie wiem. Tu mamy kolejne, tak? Tutaj mamy jakiś krzyk. O kurczę, tutaj mamy elitarny bruil. Dobra. Jest zapisane w razie jakby czego. Meduzowiec. Weźmy mu homory. O, od razu jest rozmowa. Więc dobra. Ardzogu z górskich małp, stój, twój rodzaj nieproszony, odejdź, inaczej zaczniesz krwawić. Mówię ci coś tam, ha, nie jestem jednym z ludzi Jarla, lecz niepokalanym i sama na to zapracowałam, manipulacja. Próżnuj dalej, orku, oddzielam twoje, czyli chyba mam tą księgę języka orków i stąd są takie... gadania. Ci goście są naprawdę olbrzymi. Bracie, nie przybyłem tu, by sprawić kłopoty. Zostałam wysłana w imieniu niepokalanych ze Srebrnego Jaru, by zbadać nasze najnowsze ziemie. Co to wybrać? No dobra. Dwa, mamy trzy, dwa kontra trzy. Czy uda mi się tym razem, czy też będę miał problemy, żeby z gościem... No raczej chyba coś nie bardzo mi dojdzie. No wszystko, co wybieram, jest po prostu do kitu. Czasem się tak właśnie ustawia, że po prostu nie ma szans. No teraz, żeby zwyciężyć, to będzie bardzo ciężko, zobaczymy. No niestety nie uda się. Więc będzie walka prawdopodobnie. Srebrny Jar, bracia, coś tam, nie wiem nic o żadnym Srebrnym Jarze, kurduplu.
Kazałem ci stąd odejść, ale nie posłuchałeś. Pobłogosławię tę ziemię twoją krwią, jeśli tak pragniesz tu zostać. Zakończ. No i niestety będzie bijatyka. Dobra, gościu podszedł. Okej, coś tu zrobił. I od razu mi czymś przyłożył, tak? Tutaj mamy jeszcze tak, takiego czarodzieja. Dobra, tutaj, tu jest kolejny, jest ich sporo. Więc może być ciężko. O kurde, jakie mają te. Strasznie, strasznie mocne mają te strzały. Zmoczenie. Co on to zrobił? Tornado jakieś włączy. Dobra. Widzę, że to będzie dosyć ciężka walka. Ale zobaczmy, co się da zrobić. Na razie Aria tutaj widzę, że jako pierwsza. Spróbujmy może... Zobaczmy. Strzelec wyborowy. Załadujmy rykoszetem, czy sobie coś wyczarujemy. Zobaczmy, co możemy wyczarować, bo tutaj naprawdę będzie ciężka walka. Możemy tego gościa sobie wyczarować. Dobra, zobaczmy, jak to pójdzie. Dobra. No i tyle na razie nie mogę zrobić. Ten jeszcze też ich nie zbada, ale możemy tutaj, prawda... zawezwać kogoś tam. Może w jakiś sposób ja to przeżyję, nie wiem. Teraz tak, ta nasza super mistrzyni Wir, więc tutaj właściwie niewiele mogę zrobić. Oprócz tego, że może mogę spróbować granat tutaj zapuścić i może akurat się uda kogoś. Manipulacja niestety nie zadziałała. To bardzo niedobrze. Jeśli nie będzie manipulacji, to będziemy mieć trochę kiepsko. No, orki są dosyć mocarne. No, nie wiem, czy uda się akurat krwawienie, porażka. O, no, trochę będzie ciężka walka. A, ten tutaj temu wyrżnie. Tu jeszcze mamy tego Bruila. Przecież on wybuchnie, no. Spróbujmy gdzieś uciec, może się uda. Rozwalił go niestety. Czyli trochę do kitu. Dobra. Trafienie krytyczne. Dobra, jak będą jakieś krytyki lecieć, to jest jakaś tam szansa, ale może być ciężko z nimi. Oho, ale są mocni bardzo. Tak, niestety padła. Ciężka będzie ta walka. Dobra, więc w takim układzie musimy robić to, co trzeba. No trochę podejrzewam, że tutaj nieco tego wskrzeszania mi pójdzie. Więc tutaj już się muszę podleczyć. Najpierw może małą miksturę, zobaczymy, może akurat jakoś to wyjdzie, zobaczymy. Teraz tak, muszę ich zbadać, z czym mamy do czynienia. Ogień na powietrze są słabi. Powietrze, ziemia, trucizna. Ci goście. Powietrze, ziemia. Czyli tutaj muszę mieć broń typu powietrze, ziemia. Aha, bo ja mam tutaj dwie bronie ustawione, czyli nie atakujące w ten sposób. Zobaczmy, co tutaj mamy. Powietrze, a tutaj mamy woda. Jak u nich od obrażenia od wody? Od wody to są na 0%, więc woda ich będzie po prostu... dobra, więc tak, albo coś możemy wyczarować. Co tu mamy? Zabójcze zarodniki. Efekt zatrucia daje.
I pająk. Dobrze, może na początek damy tego pająka. Dobra. Teraz tak. Powietrze ich oczywiście osłabia. Manipulacja na nich nie działa. Więc spróbujmy może zadudnić gościowi tu. 241, całkiem nieźle. Jak już jeden padnie, to już będzie prościej. No dobra, więc lutujemy gościa na potęgę. No tak, trochę słabo. Zobaczę, czy mogę tutaj jeszcze kogoś... Aha, mogę mu dać właśnie kalectwo. 240, dobra, jest już mocno już zarobił. No tak, jeśli będziemy tu jeszcze pudłować, to nie będzie to dobrym rozwiązaniem. Dajmy, może uda się go jeszcze osłabić. No nie da się gościa osłabić, widzę w ten sposób. Dobra. Tyle na razie mogę tym zrobić. Tym nie podejdę, bo zaraz zostanę zaatakowany, więc muszę lutować tego po prostu, którego tutaj mam na podorędziu. Jak już jeden padnie, to już będzie za każdym razem prościej. Chyba że właśnie zaczną się trochę leczyć, to będzie trochę niedobrze. Dobra, ten nie jest taki groźny. Najgroźniejsi są ci, bo oni mają bardzo, bardzo silne strzały. No właśnie, już następna padła. Dobra, no to cóż, niestety musimy to robić. No tak to już jest. Także tutaj mamy dość spore problemy. Żywiołak powietrza, łańcuch piorunów. Zobaczmy, jak zadziała łańcuch piorunów, nie wiem. A wykorzystajmy to. Ok, całkiem nieźle poszło. Całkiem nieźle. No i tego już powinniśmy chyba dokończyć. Tak jest. Nie daje zbyt dużo punktów doświadczenia za nich. Dobra. O kurczę, ten aż 500 tutaj podrósł. Dobrze, więc bierzemy się za tych gości. Nie wiem, czy oni są odporni na co. 40% trafienia to jest za mało, więc polecimy tym. Dobrze. Całkiem nieźle im się dostało. Ten już jest na wykończeniu, więc myślę, że powinienem go załatwić z bliska. Tylko nie wiem, czy akurat nie spowoduje to... Dobra, załatwimy go kimś innym. Tego będziemy tłuc. Trafienie krytyczne. No całkiem nieźle ona tym leje. Dobra, no już prawie gościu jest skończony. Teraz tak, tego powinniśmy dobić już tym. Tak jest, dobra, mamy następnego z głowy. No i podejdę trochę bliżej. Ok, już nie podleczę się za bardzo. Tak, teraz ci oni tutaj będą robić jakieś głupoty. Tego zaraz musimy załatwić. Dobrze, że tamten trochę podłuje, to przynajmniej mam nieco, trochę szansy na przetrwanie. Dobra, tego gościa 40% trafienia za mało. Weźmy tutaj wampiryczna strzała. A wampiryczna strzała będzie dobrym rozwiązaniem. Tak jest, bo jej wzrośnie jej żywotność. No i chyba na razie tyle mogę zrobić. Ewentualnie mogę jeszcze się tutaj troszeczkę podleczyć. Małą jakąś miksturą wystarczy. Mhm. Teraz będziemy prać tych gości, więc muszę podejść i zacząć lutować, tak? Dobra,
No, nie jest to jej najlepsza broń, więc te różdżki może by były lepsze, ale został zamrożony, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Więc tutaj już bierzemy gościa, którego będziemy tego dobosza. Muszę tutaj trochę ostudzić jego temperament. Dobra. W dobosza nie trafię, ale trafię w tego gościa, więc tego 261 obrażeń. Bardzo dobrze. To poszło nieźle i oczywiście się podleczę trochę. Wezmę tutaj, zastosuję sobie jakieś leczenie. O, on ma tylko takie. Albo nie, ma też takie, tylko że mu tutaj nie podstawił. Lutuj tego dobosza. Bo jest wkurzający. Spróbujmy go wykrwawić. Dobra, dostał krwawienie. Jeszcze raz mu tutaj przywal. Ok, więcej nic nie zrobimy. Pająk, da radę go tutaj jeszcze sieknąć? Chyba da go radę sieknąć. Dobra, ale tylko raz. Dobra, padł. Tak czy siak, więc pozostał nam tylko elitarny do załatwienia. Jest na razie zamrożony, więc mamy 100% możliwości trafienia, więc to wykorzystujemy oczywiście. 124, tyle na tą chwilę. Ok, wygraliśmy to. No, ale dwa razy musieliśmy niestety wskrzesić towarzystwo. Dobra, jeszcze muchomory. Te muchomory chciałem wziąć. Niestety została wywołana dość ciężka walka. No cóż zrobić? No to czasem tak jest, ale dobra. Ważne, że wyszliśmy z tego zwycięstwo. No co prawda trupy się polały, ale generalnie daliśmy radę. Ta nie ma też żadnego jedzenia, no to może od tego gościa weźmiemy jakieś jedzenie. Sera jej damy. Niech się serem nakarmi. No ser całkiem nieźle widzę. Dobra. Tutaj muszę posegregować to wszystko. Ok. Jakoś się to udało, chociaż nie było łatwo. Zapiszę stan gry, oczywiście, to idziemy dalej. Czyli tych gości pierwszych mamy z głowy, pewnie będą inni. Nie wiem, co to za warownia, ale wygląda to na jakąś warownię, widzę. Zobaczymy. Ok, tutaj mamy znowu wskazania, gdzie mamy się udać. Czyli idziemy z śladami krwi. Tak, znajdujesz wszystko. No i właśnie mamy tutaj jakieś drzwi. I tu jest coś dziwnego. Ślad prowadzi do tej kraty. Nawet jeśli wcześniej nie wykrwawił się na śmierć, to zabił go ten upadek. Zobaczmy, czy... mamy punkty. Tam znajduje się grobowiec króla. Domyślam, że w jego czeluściach jest tego długi, wąski kanał. Zobaczmy, co tu mamy. Wojna o kamienie. Idąc za śladem krwi, udało nam się znaleźć szyb wentylacyjny nad grobowcem rycerza. Ktokolwiek lub cokolwiek został zrzucony przez ów szyb, musiało obficie krwawić. Ok. Tu mamy jakąś skrzynię, więc warto przejrzeć jej zawartość i pozabierać to, co jest do pozabierania. I tu są jakieś drzwi. Pytanie, czy ja je otworzę. Zablokowane. Czyli jeszcze w tym momencie zobaczmy, czy wytrychem niestety nie da się. Zbadajmy oczywiście. Nie, jakoś można chyba to zniszczyć. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie to rozwalić. Przygotujmy. Okej, dobra, rozwalimy je. My nie musimy, możemy w ten sposób te drzwi otworzyć. Trochę wyszczerbimy sobie naszą broń, ale spokojnie, da się to zrobić. Chwilę potrwa, ale padną. Skoro nie chcą otworzyć, nie? No to co? My sobie otworzymy w inny sposób. Brawo. Okej, gdzie to nas poprowadzi, nie mam pojęcia.
ale jedno jest pewne, że ciekawe to będzie. Dobra, ponaprawiam sobie niektóre rzeczy, bo widzę, że już tutaj troszeczkę rzeczy wypada naprawić. O, to już jest na wykończeniu. Tutaj też, no już trochę rzeczy, że tak powiem, się zużyło. 18, to jeszcze są dosyć zużyte rzeczy. Tutaj mamy 32, to jeszcze 20. Miecz, o ten miecz to długo wytrzyma. Dobra, tu jeszcze u niej nie musimy. Tutaj też wytrzyma, o tu już połowa jest, to można naprawić, bo to jednak wymaga czasem naprawienie takich rzeczy. 43, dobra, napraw. Dobra, niech się trochę wykaże gościu od naprawiania, nie? O, tutaj. A bo to zaraz mi będzie pokazywać, że jest już kiepsko z wytrzymałością i tak trzeba będzie to zrobić, tak trzeba będzie to zrobić. Dobra, i buty tutaj też naprawimy. Dobra. Jest wszystko naprawione elegancko. Idziemy dalej. Tu mamy zejście jakieś, widzę. To zaraz tam się udamy. Wytłoczony znak. Zobaczmy, co ten znak tutaj może oznaczać. Tylko sprawdzę, tu jeszcze jest jakaś waza. Posprawdzajmy, co jeszcze można znaleźć. Oj, proszę, marchewka jest jakaś do wzięcia. Ok, i ten wytłoczony znak. Cóż tu jest za wytłoczony znak? Dobra, dowiedzieliśmy się wszystkiego. Dobra, nie wiem, co to oznacza, ale możemy zejść na dół. Grobowiec jakiś. Okej, więc jesteśmy w jakimś grobowcu. Tutaj mamy kapliczkę teleportacyjną. I to jest w tym momencie, gdzie jesteśmy. Grobowiec rycerza. Okej. Jakoś dziwnie ponury ten jest. Dobra, ja tutaj może zapiszę, bo tutaj może być jakaś walka. O, dobra. Już tutaj są jakieś zwłoki. Tak, wszystko się ładnie zaczyna zapalać. Jak mi zaraz wyjdzie jakiś koleś, to się po prostu nie pozbieram. Staroświecka Myzerykordia. Zobacz, jakie nazwy są tych fajnych, tych sztyletów, tego wszystkiego, ciekawa rzecz. Okej. Okay. O, mąż. 16 poziom, jakieś wielkie golemy. Ile ich wyleciało? Hej, raz, dwa, trzy, cztery, tak? No, to podejrzewam, że tutaj będzie większa walka z tymi golemami. Pewnie są bardzo twardzi, jeśli chodzi o wytrzymałość, a już nie wspomnę o ich sile, jaką będą mieć, gdy się wpakują w nasze szeregi. Od czego tutaj zacząć? Jak tu ich rozwalić? No dobra, może zaczniemy od czegoś takiego, zobaczmy, 238. No, czyli są dość wytrzymali, już widzę. Dobra. Tutaj mamy tego gościa, co możemy próbować robić? No, wyczarowywać tylko, albo próbować, nie wiem, jak oni są odporni na ogień, to może by było to dobre wykorzystać. Albo po prostu zawezwijmy sobie po prostu kolesi, nie wiem, który będzie pierwszy nas atakował. Który to jest? To jest ten. Zaraz, chyba to jest ten. Ten, dobra, to tutaj go postawimy. Nie no, bo to jest, wiecie, to jest, tutaj będzie ciężka sprawa chyba z tym. Zobaczmy, na ile to poleci. 115, oślepiony został. Dobrze, oślepienie jak działa, to już jest całkiem nieźle.
Teraz mam szansę zbadać ich, cóż to oni mają takiego. Na powietrze są słabi i na miażdżenie. Ogień i tak dalej, to tak sobie. Woda 50, więc ona tutaj ma w zanadrzu ma powietrze i woda. Nie wiem, czy różdżek nie wykorzystam. Różdżkę od powietrza i różdżkę od ognia mogę też wykorzystać, bo ogień też mają na 50. Może w ten sposób zawalczę. Czy mogę tutaj zawezwać kogoś? Na razie chyba nie. Zaraz zobaczmy jeszcze, zbadajmy. Woda, ogień może być. Na ziemię, zaraz. Ten jest na ziemię. Ale ten jest na powietrze słaby. Ten jest na ogień słaby. Ten jest na wodę słaby. No i tak. Ha. No właśnie, to będzie ciekawe. Dobra, zobaczmy. Zaatakujmy tego. 123, bo ten jest słabszy na ogień, nie? Jest tutaj ogień mu więcej. Miażdżenie, czyli generalnie bronie, które będzie można wykorzystać. Dobra, ten jest na ogień słaby, to może też przed nim tutaj wyklujemy zawodnika. Dobra. I zbliżmy się może w którymś tam kierunku, to może tego będziemy lutować już. Czyli tak, pociągniemy, załadujemy mu 127, kurde, twarde jak nie wiem co. 123. Okej, dość mocni będą. Dobra, ale ten jest słaby na ogień, to tutaj go trochę będziemy go ogniem właśnie męczyć. Trafienie krytyczne, dobra, już połowę ma zeżarte. No, siłę mają. No, poruszają się bardzo powoli, ale i tak dojdzie, nie? O kurde! Poważnie? No tak, dojdzie na pewno. Ja pierdzielę, ale normalnie mają potęgę. Tak, jeszcze spudłował, nie? No to jak takie rzeczy tutaj są, to my mamy szansę jedyną, to uciekać im po prostu. Bo w takim bezpośrednim starciu to nas będą zabijać. Oni mają bardzo mały zasięg. Ciekawe, czy da się ich zamrozić. Aż muszę sprawdzić. Da się ich zamrozić. Więc jest jakieś światełko w tunelu. Tak, ten tak szybko nie podejdzie. Będzie trzeba uciekać po prostu. Zobaczmy jeszcze. Tak, no bo tutaj trzeba będzie kogoś wskrzesić, ale już nie mam na tyle możliwości. Jedynie co, to jeszcze mogę tymi różdżkami tego gościa. Okej, całkiem nieźle zaliczył. Teraz mamy tego gościa. Uwaga. Muszę się skupić na... Dobra, wskrzesimy ją. Muszę ją wskrzesić gdzieś daleko od nich. Żeby nie mogli podejść za bardzo. I samym tym gościem też muszę gdzieś uciekać. Dobra, teraz tak. Tą albo będziemy kończyć tego gościa. Chyba tak mi się wydaje. Dało się go wywalić z równowagi? Nie może być.
Jeszcze można go zognić? Czy nie bardzo? Chyba nie bardzo. Dobra, to tutaj gdzieś stanę gdzieś tutaj na boku, żeby być poza rażeniem. Nie wiem, czy tego mi nie dorwie gościa, kurczę. Nie dorwał, dobra, czyli są bardzo powolni. Kurczę, ten akurat... O, ten ma dość długi zasięg, cholera jasna, niedobrze. Kurde, ale walka normalnie masakryczna. Dobrze, to na tym może zakończę ten odcinek na tej walce, więc do zobaczenia w następnym i z Bogiem.